Witam serdecznie, Mariusz Duda. Kontynuujemy dzisiaj przygodę z płytą Afraid, która ukazała się 17 listopada tego roku. Płyta o lęku przed sztuczną inteligencją, płyta z mojego świata muzyki elektronicznej. Dzisiaj o niej opowiadamy, tak samo jak i opowiadaliśmy wczoraj i będziemy opowiadali też jutro. Teraz dwa kolejne utwory, Fake Me Deep Mirth, bardzo dziwnie kojarząc się, i Bots Party. Tutaj akurat, jeżeli chodzi o deepfake, to wszyscy wiemy, o co chodzi, natomiast nie wszyscy zdają sobie sprawę, co to jest murfing. Murfing to jest zmienianie głosu. Sztuczna inteligencja jest w stanie wykreować głos danej postaci, celebryty, kogokolwiek chcemy. Tak samo jak potrafi stworzyć deepfake, czyli twarz. Więc stąd te wszystkie żarty, może niektórzy widzieli memy z Arnoldem Schwarzeneggerem, który śpiewa, nie wiem, piosenki Whitney Houston. Tam zarówno twarz, jak i głos są Arnolda. I to jest tak zwany deepfake i murfing, które chciałem również na tej płycie w jakiś sposób podkreślić. Muzycznie trochę drum and bass, bo tego typu klimaty, nie ukrywam, są mi również bliskie. Natomiast jeśli chodzi o utwór Bots Party, to jest to utwór o robotach. Bardzo ciekawy teledysk jest, zachęcam do jego obejrzenia już w internecie. To jest przede wszystkim utwór zainspirowany grami komputerowymi. Przez długi czas już gry komputerowe mi towarzyszą, inspirują mnie. Bardzo wiele treści przemycam w teksty, w tytuły. Słynne 302 w Panic Roomie to jest między innymi z gry Silent Hill 4. Natomiast tutaj trochę było inspiracji grą, która się nazywa Nier Automata. I te roboty, które na tym teledysku możecie Państwo zobaczyć, one trochę do tej gry nawiązują. Zarówno w Fake Me Deep Mirth, jak i w Bots Party na gitarze gra Mateusz Owczarek. Bardzo pięknie. Solówki Mateusza dodały tej płycie, moim zdaniem, niesamowitego kolorytu. Chociaż, jak widać, z kolorem tutaj nie jest najlepiej. Jedyny kolor, jaki występuje na płycie, to jest to AI. Do dzisiaj nie wiem, czy to magenta, czy to jakaś odmiana różowego. Natomiast Mateusza gra bardzo pięknie, dodała również blasku na tej płycie w obu utworach. Polecam bardzo teledysk do Bots Party, no i oczywiście zachęcam do wysłuchania płyty Afraid w całości.